20 maja bieżącego roku odbyło się otwarcie ścieżki edukacyjnej przy katowickiej oczyszczalni ścieków GigaBlok. Jest to pierwsza w regionie tego typu inicjatywa. O sposobach finansowania projektu opowie nam prezes oczyszczalni, pan Andrzej Gut. Jeśli chodzi o sposób finansowania, to tutaj mamy dwa źródła finansowania. Większość środków pochodzi ze środków Urzędu Miasta w Katowicach, pozostała część środków pochodzi z naszej firmy, czyli Katowickich Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach. Ten pomysł już nam, jak można tak powiedzieć, chodził po głowie od dawna. Natomiast jak zakończyliśmy budowę, modernizację i budowę tej oczyszczalni, no to wtedy był już czas na takie właśnie zajęcie się tym problemem, czyli przybliżenie tej ekologii dla mieszkańców, a szczególnie dla młodzieży i dzieci. Ścieżka jest zbudowana w ten sposób, że zwiedzanie odbywało się najpierw albo prezentacją wykonaną specjalnie pod daną grupę zwiedzających, albo projekcją filmu edukacyjnego, jednego z dwóch, które nakręciliśmy. Jeden jest historią pieska, którego odłowiliśmy tutaj. Drugi jest historią takich dwóch chłopców, którzy przeżywając różne przygody, mniej więcej przybliżają widzom tematykę związaną z obiegiem wody w przyrodzie. Następnie razem z przewodnikami było oprowadzenie po wszystkich obiektach oczyszczalni i przybliżenie całego procesu oczyszczania ścieków. Celem projektu jest uświadomienie mieszkańców oraz uczniów katowickich szkół, jak ważna jest ochrona środowiska, a w szczególności właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi. W momencie otwarcia ścieżki zaprosiliśmy dyrektorów katowickich szkół do uczestnictwa w otwarciu, żeby im pokazać, jaka platforma została stworzona. Oprócz tego jednym z elementów ścieżki jest strona internetowa www.gigablok.pl, na której można zarówno przeczytać różnego rodzaju informacje dotyczące ścieżki, informacje na temat tego, w jaki sposób można dbać o środowiska i oczywiście informacje o tym, w jaki sposób można zarezerwować termin zwiedzania ścieżki. Na pewno dzieci naszej szkoły będą korzystały tutaj z tej oferty oczyszczalni, będą chodziły na zajęcia, bo uważam, że jest to najlepszy sposób praktycznej nauki, kiedy mogą zobaczyć wszystko, kiedy same zobaczą, jak cały proces oczyszczania wygląda i jak można to wszystko przenieść, jeżeli chodzi o zachowania takie codzienne, domowe.